Pewnie gdyby nie mój fartuch, to nie zgadlibyście, z czego jest ten ekstra kremowy talerz makaronu. Znaczy, talerz jest z gliny, a makaron z mąki, ale tu chodzi o ten sos. Jest to coś na wzór pesto, ale z awokado. Bardzo zdrowe, wegetariańskie. Oglądajcie przepis, a później go sobie spróbujemy, no i podam Wam też makro. Sos przygotowuje się bardzo szybko, więc zaczynamy od zagotowania wody na makaron. Dobrze ją solimy i wrzucamy 110 g makaronu spaghetti na jedną porcję. Nie łamiemy go na pół, tylko dajemy mu zmięknąć, po czym zanurzamy w całości w wodzie i gotujemy go według instrukcji na opakowaniu. Pamiętajcie, żeby po kilku minutach zachować szklankę wody z gotowania. Pewnie nie użyjemy całej, ale lepiej jest mieć ją w zapasie. No to teraz zrobimy sos. Wbijamy nóż w awokado, obracamy dookoła pestki, otwieramy, wyjmujemy pestkę i wydrążamy miąższ do blendera. Pamiętajcie, żeby używać idealnie dojrzałego awokado, wtedy sos łatwiej się zblenduje. Dodajemy do tego garść liści świeżej bazylii. Ja swoją umyłem, dlatego ma taki dziwny kolor. Do tego 2 ząbki czosnku, 20 g pistacji, mogą być też inne orzechy, sok z połowy limonki, 20 ml oliwy z oliwek, szczypta płatków chili, jedna łyżeczka soli i pół łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu. Blendujemy wszystko na gładką masę, zbieramy to, co zostało na ściankach blendera i nasz sos jest gotowy. Sprawdzamy jeszcze na doprawienie i w razie potrzeby doprawiamy solą, pieprzem lub chili, ewentualnie limonką. Sosu wystarczy nam na jakieś 3 porcje. Makaron jest już gotowy, więc przekładamy go do miski, dodajemy 2 łyżki sosu, 1/3 szklanki wody z gotowania i energicznie mieszamy, aż się połączy. Jeśli sos będzie za gęsty, to dolewamy jeszcze wody. Kiedy wszystko ładnie wymieszamy, nakładamy makaron na talerz, posypujemy pokruszonymi pistacjami i jeśli wasz nie musi być wegetariański, to ścieramy jeszcze parmezan. No i nasza pasta jest gotowa. Na ekranie pojawią Wam się kalorie i makroskładniki jednej porcji. Dobra, no to próbujemy. Ja już się nie mogę doczekać, bo pachnie niesamowicie. A to trochę już tutaj siedzi, bo sąsiedzi pode mną wiercą, więc nie mogłem nagrywać. Tak więc próbuję. Więc w ogóle patrzcie na tą konsystencję, jakie jest kremowe. I nie ma tu praktycznie sera. Znaczy, no jest tylko na wierzchu, ale to zaraz coś o tym powiem. Muszę wziąć jeszcze. Jest takie dobre. Macie czasami coś takiego, że robicie pastę z awokado, ale ona jest taka mdła? Jeśli tak, no to zróbcie ją w ten sposób, bo ona sprawdzi się nie tylko do makaronu, ale też na przykład jako salsa do burrito, do quesadilla, pasta na kanapkę lub nawet jako dip do warzyw. Sos jest ekstra kremowy, wyrazisty, delikatnie ostry i kwaskowaty. Jest to świetny i zdrowy posiłek, który możecie jeść bez wyrzutów sumienia. Może ma gluten, ale możecie też użyć bezglutenowego makaronu, no bo nikt Wam nie broni. Mówiłem na początku, że jest wegetariański, a posypałem go trochę parmezanem, no bo ogólnie parmezan nie jest wegetariański, jeśli mi nie wierzycie, to możecie sobie wygooglować. Ja wegetarianinem nie jestem, więc dla wyglądu sobie posypałem troszeczkę, ale w samym pesto go nie ma i nie musicie go dodawać. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, a ja zabieram się do jedzenia.